zatrzymały w Warszawie, ale również miał uczestniczyć w tym spotkaniu poseł Karpiński, który niestety z powodu choroby nie mógł przyjechać, ale godnie na pewno go zastąpi były minister skarbu Andrzej Czerwiński. To jest poseł, który tutaj wśród nas siedzący ma największy staż parlamentarny, bo jest piątą kadencję w Sejmie. Ja jestem drugą kadencję, a tutaj obecny były wicepremier Tomasz Siemoniak jest pierwszą kadencją, jest najmłodszym posłem tak naprawdę pośród nas tutaj obecnych. Myślę, że oddam teraz głos Tomkowi Siemoniakowi jako wiceprzewodniczącemu Platformy Obywatelskiej, żeby rozpoczął kwestię dotyczącą szczególnie celów tej naszej wizyty, jak również założeń programów Polska 2.0 i przystąpimy potem do rozmowy, pytań i różnych bardzo ważkich tematów, jeżeli chodzi w szczególności o nasz region. Mam się od razu, że gdy padło hasło podlaskie, poprosiłem w centrali o Suwałki i jestem tutaj z wami. Natomiast poseł minister Andrzej Czerwiński, gdy tylko usłyszał, że może jechać do Suwałk, od razu dzisiaj rano w Sejmie się zgłosił, zgodził. Także bardzo się cieszę, że możemy tutaj z wami dzisiaj być. Ja prosiłem o te Suwałki nie dlatego, że lubię długo jeździć samochodem, bo rzeczywiście tu chwilę jechaliśmy, ale dlatego, że to miejsce szczególne i tego nie mówię przez taką kurtuazję i żeby sprawić komuś przyjemność, ale dlatego, że miałem okazję tutaj bywać jako minister obrony, miałem okazję o Suwałkach wielokrotnie rozmawiać w Warszawie czy też za granicą. Więc nie wyobrażałem sobie, żeby tutaj się nie pojawić, bo spodziewam się, liczę na to, że jakieś elementy dotyczące bezpieczeństwa wojska się pojawią. Swym ministerialnym okiem rozpoznaję tutaj paru ludzi, którzy na pewno byli żołnierzami kiedyś. Można poznać po postawie i chodzie, więc mam nadzieję, że do tej dyskusji się też włączą. Czyli ta z natury rzeczy mniejsza. To gratuluję i cieszę się, że możemy tutaj być. Ja też bardzo dziękuję. Na początek tylko dwa krótkie wątki osobiste. Pierwszy to troszeczkę się usprawiedliwię, dlaczego tak chciałem tutaj jechać. Trochę nas łączy. Suwalszczyzna i moje miasto, czyli Nowy Sącz, zawsze jesteśmy traktowani, że jesteśmy na początku Polski i tego trzeba się trzymać. Sącz jest z jednej strony na początku, Suwalszczyzna z drugiej strony na początku. Tego nie wolno zmienić. Drugi wątek osobisty, bo trochę mi wypominają, że jestem tak długo posłem, ale chcę Państwu powiedzieć tak, że tam, gdzie mnie wybierają, nigdy ta grupa, z której mnie wybierano posłem, nie była na fali. Wyobraźcie sobie teraz w 10-mandatowym okręgu wyborczym jedyna słuszna opcja ma 8 posłów, Kukiz ma 1 i ja jestem 1. Zaczynałem też wybory takie w swoim okręgu od poparcia organizacji mojej 4-procentowej. To było KLD wtedy, więc tak żeśmy to zaczynali. Założenia, dosyć szczegółowe, ale założenia programu. A nasze wizyty i w tym bytność tutaj na Suwalszczyźnie między innymi ma na celu korekty tych założeń, przerzucenie tego, co Państwo powiecie, co się obroni w dyskusji, na zadania programowe. Tutaj mam nadzieję, że powiedzmy to, co większość Suwalszczyzny uzna za rozsądne, potem będzie każda władza respektować. Bo wszyscy deklarują, że wola ludu, że święta. Myśmy się nazwali Platformą Obywatelską po to, żeby też świadczyć, że jeśli jest decyzja społeczna, jeśli jest wydyskutowana, to musi być wykonana. Pewnego rodzaju niepokojem z kolei ekonomicznym przedsiębiorców, którzy swoje przedsiębiorstwa mają zlokalizowane w strefie ekonomicznej. Pytanie w gruncie rzeczy polega na bardzo krótkim sformułowaniu. Czy jest rzeczywiście, toczą się jakieś prace, trwają jakieś prace nad tym, żeby zlikwidować strefy ekonomiczne? Taki element jak szczególne położenie Suwałki tej części Polski. W związku z czym różne działania, które
są podejmowane, począwszy od budowy, tak patrząc chronologicznie i w moim przekonaniu to jest w ogóle najważniejsze dla bezpieczeństwa polskie działanie. Mam na myśli budowę tarczy antyrakietowej w Werdzikowie koło Słupska, obecność amerykańską, jeśli chodzi o siły powietrzne i ostatnie decyzje z tego roku, które mówią o batalionach NATO rozmieszczanym w 4 państwach i elementach amerykańskiej brygady, no mają kontekst przesmyku Suwalskiego taki, że wszystkie te decyzje i działania służą obronie Polski, każdego kilometra kwadratowego Polski, w tym także Suwałki, okolicy. Więc proszę nie brać tej całej dyskusji jako elementu większego zagrożenia państwa tutaj niż mieszkańca Nowego Sącza, czy tak jak tutaj poseł Andrzej jest z Nowego Sącza, jestem posłem z Wałbrzycha, czyli właściwie można powiedzieć, brakuje się tylko kogoś, nie wiem, ze Szczecina lub Świnoujścia, tutaj to byśmy utworzyli taki kwadrat polski. Więc żeby na ten aspekt sprawy i sławę Suwałk patrzeć pozytywnie, jako na wzrost bezpieczeństwa całej Polski, dzięki temu, że ktoś dostrzega z naszych sojuszników przesmyk suwalski, a nie jako na element specjalnego zagrożenia obywateli, którzy tutaj mieszkają. Bo mówię to Państwu z całą odpowiedzialnością, to zagrożenie, można dyskutować, czy ono jest duże, średnie, czy małe, jest takie same w każdym miejscu Polski, może większe nawet tam, gdzie mamy jakieś centra przemysłowe, nie wiem, zakłady Orlen i tak dalej, niż w innych miejscach. Jeżeli mogłabym pozwolić sobie w sprawie tego bezpieczeństwa trochę uzupełnienie takich może ciekawych danych, jak to wygląda tak naprawdę przez pryzmat realizacji obecnego rządu i obecnego ministra Antoniego Macierewicza. Oczywiście, że tutaj przed wejściem mieliśmy taki krótki briefing prasowy i padło takie sformułowanie użyte właśnie przez pana Tomasza Siemoniaka, że jest pewna moda na przesmyk suwalski. Ja tak bym miała marzenie, żeby w ogóle była moda na Suwałki i inwestowanie przede wszystkim w bezpieczeństwo i infrastrukturę, jeżeli chodzi o Suwałki i ten subregion, bo niestety mamy jeszcze dużo do odrobienia, żeby dorównać do innych regionów w Polsce, a jest to nam tak naprawdę bardzo, bardzo potrzebne. Z kwestii możliwości takiego dokumentu zobaczyć i zapoznać się z projektem obrony terytorialnej kraju, bo został utajniony, więc można mówić, ale tak naprawdę nie wiemy, o czym rozmawiamy. Natomiast jak został odtajniony i pierwszy projekt został przedstawiony przez pełnomocnika ministra, okazało się to po prostu wielką klapą, w sensie takim, że wszyscy obecni tam, również i osoby związane z obronnością, osoby, które pracowały w Akademiach Obrony Narodowej, które były związane mocno również wcześniej z różnymi resortami sił zbrojnych, no oceniły to po prostu jako no, wielka porażka założeń, o których nie można mówić, że one wzmocnią bezpieczeństwo naszego kraju. Zostały to w jakiś sposób trochę przemodernizowane, ale z 34 tysięcy ochotników Wojsk Obrony Terytorialnej stało się już teraz 54 tysiące. Są to ogromne miliardy, które do 2018 roku mają zostać wydane. Wojsko, które będzie tak naprawdę wojskiem niedzielnym, bo kilkanaście dni w roku szkolenia nie stwarza żadnego zwiększenia poczucia bezpieczeństwa dla nas. A wręcz przeciwnie, zamiast te miliardy inwestować w wojsko zawodowe. Takie założenie miała Platforma Obywatelska, żeby wzmacniać wojsko zawodowe i to, co mamy, to zaplecze przygotowane już i wyszkolone przez lata z dużym doświadczeniem. Więc widzimy, że kolejny program 500+ karabin, tak często to nazywamy, wymyślony przez pana ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, będzie kolejnym wydawaniem pieniędzy nie w modernizację wojska zawodowego, nie w modernizację sił zbrojnych, a właśnie takie szkolenie zaplecza
wojsk terytorialnych, które tak naprawdę nie będą gwarantowały żadnego bezpieczeństwa, chociaż niektórzy mają zdanie odmienne. Więc jeżeli chodzi o to wyposażanie, modernizację, to niestety, ale w mojej ocenie to jest się czego bać, a nie wręcz przeciwnie, że mamy tutaj taki komfort. Nie mówiąc o tym, że również przedstawiciele NATO na spotkaniach różnych seminariów ZPNAT-ów, w których biorę udział, podkreślają, że nie rozumieją polityki rządu obecnego naszego kraju, w której kłócimy się z najbliższymi swoimi sąsiadami, z Rosjanami, z Niemcami, teraz z Francuzami. Więc teraz jeszcze z Litwą nie mamy najlepszych stosunków również. Ukraina do tego dochodzi, więc oni mówią, że no po prostu podstawowa zasada, która od wieków funkcjonuje, że trzeba ze swoimi sąsiadami po prostu funkcjonować w należytym takim szacunku. Możemy się nie kochać, bo nikt tutaj nas do takich aż akurat kwestii nie musi zmuszać, ale ten szacunek i współpraca musi istnieć. No, zamknięcie się zupełnie na wschód, to co pokazuje również kwestia małego ruchu granicznego zamkniętego z Kaliningradem z powodów bezpieczeństwa, to ja to trochę porównuję trochę do tłumaczenia się Izraela, który na pytanie, dlaczego macie tyle checkpointów i budujecie mury między Izraelem a Palestyną, to mówią dla celów bezpieczeństwa. I to jest jakby jedno podstawowe wyjaśnienie. Natomiast również w 2010 roku Platforma Obywatelska podpisała porozumienie z Białorusią o małym ruchu granicznym. Do tej pory nie został on uruchomiony. No myślę, że to stwarza po prostu ogromne, nie tylko kwestie takie bezpieczeństwa dla nas pod dużym znakiem zapytania, ale również i kwestie gospodarcze. Ale już na kwestie gospodarcze to bardzo proszę, Andrzeju, poopowiadaj trochę nam szczerzej. Zatrudnionych ludzi, można to podzielić jedno przez drugie, wychodzi około 400 tysięcy złotych. Mało czy dużo? Jeśli jest prywatny przedsiębiorca, który zatrudnia tam 5, 15, 20 osób, słyszy o takich rzeczach, to by powiedział, dajcie mi 1/10 z tego i zobaczycie, co ja potrafię. Czyli generalnie rzecz biorąc, strefy w Polsce zdały egzamin. Stworzono kilkaset tysięcy nowych miejsc pracy. To nam też pozwoliło ściągnąć nową technologię, bo ktoś, kto przychodzi jako zaproszony inwestor, to nie przychodzi po to, żeby tam klepać jakąś manufakturę, która może się uda, może się nie uda, tylko inwestuje tak, żeby zarobić. Tam kwestie podatkowe to po prostu zazdrośni patrzą w kieszeń komuś, ale po to przychodzi, żeby zatrudniać ludzi i po to, żeby było mu lepiej w tej strefie, a nie gdzie indziej. I odpowiadając konkretnie na pytanie, czy jest zagrożenie, to powiedziałbym tak, musimy na to dobrze patrzeć, bo strefy jednym rozwiązaniem nie mogą być zlikwidowane, bo to są umowy cywilnoprawne i konsekwencje tej likwidacji no, po prostu są niewyobrażalne. Ale mogą być korygowane w sposób pewien, który musimy. Ja nie chcę wywoływać wilka z lasu ani stwarzać zagrożenia, ale chciałem powiedzieć, że w szczególności samorządy, które desygnują tam tereny, zwolnienia podatkowe i tak dalej, zrobiły duży gest dla inwestorów i argumenty właśnie przez panią marszałek, wójtów, prezydentów i tak dalej i lokalne społeczności muszą być słyszalne u tych, którzy chcieliby po prostu majstrować. Ale kończę tylko tym, że pani Bieńkowska, pani minister kiedyś mówiła, jak negocjowano nowy ten budżet europejski, zapomnijcie o inwestowaniu pieniędzy w rzeczy, które będą wymagały wypływu pieniędzy na utrzymanie tych rzeczy. Po prostu takie rzeczy jak pływalnie, zjeżdżalnie, boiska sportowe, to już jest zamknięty rozdział. Inwestujmy pieniądze w to, co przyniesie plon wielokrotny, czyli innowacyjność, nowe technologie, bo to od nas. Czyli jesteście dla obywateli. Niedawno jedna z posłanek chciała deportować 72,5% Polaków. Czy jako Platforma Obywatelska moglibyście zrobić stanowisko, jako cała partia, nie jako pojedynczy posłowie, bądź złożyć prośbę do tej, jak to się nazywa, Komisji Etyki, tylko taką odezwę,
że tego typu rzeczy to jest początek faszyzmu. Czy... No, tak proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję za to pytanie. Dzisiaj wyjeżdżając do województwa podlaskiego mieliśmy konferencję prasową wspólnie z Grzegorzem Schetyną, przewodniczącym, Sławomirem Neumannem. We trójkę stanęliśmy właśnie, żeby bardzo mocno się w tej sprawie wypowiedzieć, bo ta wypowiedź jest absolutnie skandaliczna. W ogóle nie ma prawa coś takiego się zdarzać, że ktoś mówi o tym, że ateiści, prawosławni, muzułmanie, nie wiem, protestanci muszą podpisywać oświadczenia, że będą przestrzegać konstytucji, inaczej powinni być deportowani. Tak mniej więcej ta wypowiedź brzmiała posłanki PiS-u. Są trochę różni w ten sposób, a jutro tych, którzy mają inne poglądy. Więc na pewno proszę śledzić, co się będzie w tej sprawie działo. Mamy posiedzenie Sejmu w przyszłym tygodniu i na pewno będziemy tę sprawę mocno stawiać. Nie z Gazety Wyborczej, Białymstoku i Współczesnej w tym zakresie, jak posłanka PiS w ten sposób się wypowiedziała. My mamy od razu reakcję na przykład Tatarów, którzy od wieków żyją na naszych terenach. W ogóle województwo podlaskie, również ten subregion suwalski, no jest wielokulturowy od dziejów, o których pamiętamy istnienie tego. Zawsze tutaj mieszkali i Żydzi, i Litwini, i Polacy, i jakaś część białoruska czy ukraińska, i wszyscy żyli naprawdę w symbiozie, bardzo z wielkim szacunkiem odnosząc się i do swojej wiary, do swoich wyznań i do tego, jaką mają swoją kulturę narodową. Rzeczywiście takie stawianie sprawy i takie wypowiedzi budzą od razu niepokój, w szczególności w tych mniejszościach, które żyją u nas od zarania dziejów. Tak jak mówiłam, Tatarzy tu już się odezwali, ale również mamy mniejszość litewską mieszkającą w Puńsku i w Sejnach i już też mam sygnał z tego terenu, taki lekko niepokojący, bo wiemy, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego będzie budowało w Sejnach Muzeum Kresów Wschodnich. Bardzo dobrze, natomiast już też wiemy, że rząd litewski naszą inicjatywę wyprzedził i zostały wyremontowane dwie duże sale w klasztorze sejneńskim na cele muzealne i kulturalne dla Litwinów. I tam będzie muzeum też tworzone. Wydano 70 tysięcy blisko euro na ten cel. One zostały już wyremontowane. Jeżeli w tym samym miejscu będziemy się prześcigali o tą historię, o to tak naprawdę, co jest dla nas teraz istotne. Wiemy, jak długo zakopowaliśmy ten topór takiej niezgody między Polakami a Litwinami. Wiemy, że powstanie sejneńskie jest zaliczane do tych jednych z czterech powstań Polski, gdzie odnieśliśmy to zwycięstwo, czyli powstanie wielkopolskie pierwsze, drugie, jak również mamy kolejne powstanie, żebym tutaj już się nie zagubiła, historyczne. Tak. Słucham? Śląskie, tak. Trzecie śląskie i czwarte jest sejneńskie z 1919 roku. I nie chciałabym, żebyśmy na nowo przeżywali te emocje, żebyśmy na nowo przestali szanować siebie, bo tak długo ze sobą żyjemy i myślę, że te stosunki i ten szacunek i ten tygiel kultur i wielokulturowość naszego regionu zawsze była bogactwem i czymś bardzo pozytywnym i bardzo również wpływającym na nasze relacje, jak również na to, jak nas oceniano przez pryzmat czy innych krajów z Unii Europejskiej. Warto, myślę, że jesteśmy tutaj wspólnie przekonani, że nie będziemy tutaj stali biernie, przeglądając się takim reakcjom, na pewno jeżeli chodzi o parlamentarzystów z Platformy Obywatelskiej. Na 23 radnych jest nas dwójka, tutaj koleżanka jest ze mną. Moje pytanie dotyczące zakusów obecnej władzy na samorządy. Tak? Mamy taką tendencję centralizowania władzy. Co prawda nie widziałem jakichś dokumentów, które by mówiły wprost, że są takie zakusy, ale Państwo jesteście bliżej, więc proszę coś na ten temat powiedzieć. Dziękuję. Nie mamy wątpliwości co do tego, że atak na samorząd nastąpi i już są pierwsze przejawy tego. Kilka miesięcy temu głośna sprawa skierowania przez CBA kontroli do wszystkich urzędów marszałkowskich z takim hasłem
będziemy sondować fundusze europejskie i oświadczenia majątkowe marszałków. Znaczy jakby wyjątkowo to jest nieeleganckie, bo to od razu sugeruje, że nie wiem, marszałkowie zabrali coś z funduszy europejskich i w tych oświadczeniach majątkowych to się powinno znaleźć. To, co się dzieje w ostatnich dniach, głośna sprawa prezydenta Lublina czy prezydent Łodzi, to jest takie, używając języka wojskowego, przygotowanie artyleryjskie do dalszych działań. Tu rzeczywiście PiS ma ogromny problem, dlatego że rządzi tylko w jednym województwie, pozostałych 15 rządzą koalicje, gdzie głównym trzonem jest Platforma i Polskie Stronnictwo Ludowe. Z kilkudziesięciu dużych miast, właściwie na palcach jednej ręki można wymienić te, w których są prezydenci czy burmistrzowie z PiS-u. Więc na pewno będziemy mieć do czynienia z próbą zmniejszenia kompetencji samorządu, być może próbą odebrania pieniędzy samorządom wojewódzkim i żeby wojewodowie te pieniądze dzielili, zmniejszania kompetencji. To zresztą zaczęło się przy okazji systemu oświaty i przywrócenia takich kompetencji administracji rządowej, kuratorów do sieci szkół. Sądzę, że też prawdopodobnym działaniem jest przyspieszanie wyborów samorządowych. Ale dlaczego to się jeszcze nie dzieje? Dlaczego nie ma właściwie na stole żadnej ustawy czy żadnej koncepcji? Oczywiście tutaj te rzeczy w parlamencie dzieją się bardzo szybko. Zdarza się, że w poniedziałek coś jest wrzucane. Naszymi gigantycznymi bogactwami, jakie tu mamy na Suwalszczyźnie. Świetnie się stało, że tak znamienici goście do nas przybyli. Może się dowiedzą, co my tu mamy. Ja w swoim programie wyborczym w ostatnich wyborach uzupełniającym na senatora podnosiłem tę kwestię. Ale ponieważ nie jestem umocowany w żadnym, że tak powiem, orientacji politycznej, no to mnie tutaj media nie bardzo eksponowały. Eksponowały tych dwóch kandydatów, którzy, no, jedna kandydatka wygrała. Przy okazji dopowiem, jak się to dzieje, że kandydatka, która wygrała, czyli pani senator, ma trzy obywatelstwa. Powiedzcie mi panowie, ile obywatelstw trzeba mieć, żeby nie być parlamentarzystą? Powiedzcie mi panowie. Trzy obywatelstwa: amerykańskie, polskie i angielskie. To jest senator? Na różne nazwiska. Tylko tej pani tutaj ja nie widziałem. Na różne nazwiska. Dobra, ale wracając, proszę państwa, do bogactw. Państwo pewno wiecie o naszych bogactwach na Szurpiłach. Suwałki by nigdy nie były miastem wojewódzkim, gdyby tych złóż nie odkryto. Złoża zostały dokładnie, doskonale zbadane, owiercone i zaprojektowano kopalnię. Gdyby nie przemiany ustrojowe, to ta kopalnia by dzisiaj funkcjonowała. Ale opatrzność, czyli opatrzność kwantowa, bo ja to tak nazywam, spowodowała, że nie wybudowano tej kopalni tam, na dziewiczych terenach. Ja bym nigdy nie dopuścił, żeby kopalnia powstała w Szurpiłach. To są dziewicze tereny i tam nie powinny przemysł, że tak powiem, górniczy czy wydobywczy tam powstać. Ale minęło 40 lat, niedługo będzie, od projektu tej kopalni posiadam dokumentację dokładną budowy kopalni. Czyli od przysłowiowej śrubki do budowy szybów, rozcięcia, powiedzmy, złoża, całej infrastruktury, jaka miała być przeprowadzona tam, koszty budowy i tak dalej. Nowe technologie nam pozwoliły przenieść zakład górniczy, to jest mój projekt, on już jest zrealizowany, bez szybowego wydobycia ze złóż naszych. Czyli przeniosłem zakład górniczy tam z tych Szurpic do Podsuwałki tutaj w miejsce bardzo takie porzucone, dawna kopalnia żwiru. I w to miejsce upadową, czy takim tunelem, jak się drąży dzisiaj metra, bardzo szybko możemy, powiedzmy, dostać się do złoża i odpowiednio go planując wydobywać. Ponadto zaprojektowałem tak samo zakład przeróbczy tam w tej, powiedzmy, w tych głębinach, w otoczeniu, powiedzmy, doskonałych skał, które... Proszę pana, to są kluczowe sprawy, bo ekolodzy nas naciskają, że... Dobra, skrócę.
proszę Państwa, wartość, jaką zdeponowana jest w tych złożach, to tak, 100 milionów czystego tytanu. Powtarzam, 100 milionów. 386 milionów ton czystego żelaza. Do tego jeszcze mamy około 16 milionów ton wanadu i innych pierwiastków. No one są śladowe, ale przy wydobyciu około 10 milionów ton, tam parę ton by się wydobyło, bardzo cennych pierwiastków. Podnoszę, nikt tego nie kwestionuje. Jak ktoś ma jakieś wątpliwości, to niech się uda do, na strony. Proszę pana, jak pana to nie interesuje, to niech pan się powstrzyma, to są kluczowe sprawy dla naszego tutaj, naszej przyszłości. To jest okazja powiedzieć państwu tu o tych naszych zasobach. I proszę Państwa, no, mamy wszystko przygotowane faktycznie. Zakład został przeniesiony jak do Suwałk. Nie mamy tu zagrożeń ekologicznych, bo jak powiedziałem, cała flotacja i uzdatnianie tego urobku będzie się odbywać na dole i tam się pozostawi. A koncentrat się wywiezie na Śląsk, przetapiają, przerabiają na odpowiednie sposoby i potrzeby. Swego czasu podnoszono sprawę militarną. Podnosiliśmy tutaj sprawę militarną. Jak były sprowadzane offset, te nasze F-16 czy F-30, F-16, to kwestia tytanu suwalskiego wypłynęła. Było mówione. Tylko myśmy się spóźnili dla Amerykanów i Amerykanie zainwestowali gdzieś tam pod Syberią, tam eksploatują tytan i tam przerabiają go według ich potrzeb. A tutaj miała się ta sprawa odbyć. Nie wiem, jak, co robi władza samorządowa wojewódzka, bo przecież w ich gestii też nikt się tym nie interesuje. Znaczy, ja rozumiem, że to jest ciężki temat, politycznie śliski, no i ekologicznie bardzo trudny. Ale przy współczesnych technologiach możemy to wszystko obejść i wykorzystać to dla dobra naszego rozwoju kraju i dobra nas wszystkich. Ponadto jeszcze tu sygnalizuję, jest jeszcze jeden pierwiastek, ja o nim nie mogę powiedzieć, bo mnie stosowne urzędy bezpieczeństwa po prostu zabroniły mówić. W interesie naszej gospodarki i pewnie innych spraw bezpieczeństwa. Tam mamy takie bogactwo. I nie wiem, co Państwo zrobią z tym. Proszę mnie przesłuchać na jakichś komisjach, gdzie tylko będę, ja powiem dokładnie. Z szacunku dla pana to odpowiem krótko. W Polsce nie ma polityki surowcowej. I to jest jedna z kluczowych ustaw, którą trzeba wkrótce przyjąć. Przypomnę, że tak jak pan tutaj widzi potężne bogactwo w złożach, wymienił jakich, to wielu polityków widziało potężne bogactwo na przykład w gazie łupkowym. Wprowadzono nawet taką ustawę, żeby nie wydawać absolutnie koncesji poszukiwawczej w powiązaniu z opcją wydobywczą, tylko oddzielono poszukiwanie, a potem łaskawie damy możliwość eksploatacji. Potem jak nikt nie chciał tego szukać, to dopiero trzeba było weryfikować tę ustawę i ci co najbardziej krzyczeli. Już nie chcę tutaj pana z aparatem pobudzać, kto to tak krzyczał. Wszyscy wiemy, wprowadzono ustawę taką, że wydanie koncesji poszukiwawczej to jest również związane z decyzją o przyszłym eksploatowaniu na poszczególne to oczywiście warunki. A co się okazało? No, cały świat odszedł od gazu, nie dlatego, że go nie ma w Polsce, tylko zamiast pracować pomalutku nad technologiami, żeby nasz gaz wydobywać i żeby on był tani w eksploatacji, to jeden przez drugi, na przykład PGNiG przejął koncesję, zaczął wiercić, wydawać swoje pieniądze w niekontrolowany sposób, bo wszyscyśmy płacili w zwiększonym rachunku za gaz, za to, że oni po prostu wiercą, jeżdżą, a nie mają technologii. I teraz kończąc ten wątek, o którym pan poruszył, tu do pani marszałek, nie wyobrażam sobie, żeby bez udziału samorządów można było skutecznie przyjąć politykę surowcową kraju. My musimy wiedzieć w perspektywie 30-40 lat, gdzie będzie dostęp do węgla brunatnego, gdzie do węgla kamiennego, gdzie do tytanu, gdzie do uranu, gdzie do żwiru, gdzie do najbardziej deficytowego surowca, który nie zdajemy sobie sprawy, za chwilę na świecie będzie brakowało piasku.
Po prostu. I musimy wiedzieć, po prostu przyjąć plan zagospodarowania przestrzennego. Pani się śmieje, bo pewnie na Saharze. Na Saharze się nie nadaje piasek, bo jest zasolony. Po prostu braknie w perspektywie piaska. Więc niech pan zaczyna te mapy swoje rysować. Te mapy są. Sławomir Budziński to był główny geolog kraju w naszej koalicji, gdzie przygotował założenia tej strategii. A był taki wtedy poseł opozycji, a teraz minister, główny geolog kraju, który co posiedzenie wychodził na mównicę i do pana wtedy jeszcze premiera Tuska mówi: panie premierze, marnujecie 300 miliardów rocznie za to, że nie wydajecie dobrze koncesji. A dzisiaj siedzi cicho, coś tam robi, te 300 miliardów jakoś nie ma. No, mówienie bez podstaw, bez wiedzy, no to się kończy tylko na gadaniu. Obraz, ponieważ mamy w powiecie suwalskim chyba najwięcej żwirowni i najwięcej pozwoleń wyzdawanych, stąd też jest taki niepokój troszeczkę, bo mamy trochę rozjeżdżone drogi, no ale przy okazji budowy obwodnicy Augustowa, no i rozumiem też w dalszej części obwodnicy Suwałk te żwirownie powstają. Natomiast odnosząc się do samorządu województwa, to chciałam tylko powiedzieć, że to jest duży wysiłek intelektualny i duży wysiłek, jak to wszystko pogodzić, z uwagi na to, że województwo podlaskie ma najwięcej współczynnika terenów znajdujących się w obszarze Natura 2000 i obszarów chronionych. Na ministra Czerwińskiego mam tutaj pytanie. Chodzi mi głównie o nową ustawę Prawo energetyczne i cały chaos i taką dezorganizację, dezinformację związaną z wdrażaniem rozporządzeń ministerialnych, które są integralną częścią tej ustawy. Ale prawo energetyczne w którym zakresie? Chodzi już tutaj gdyby precyzuję całą swoją, to jest całe to pytanie i cały ten temat. Chodzi mi konkretnie o definicję paliw ciekłych i tutaj gdyby związane z tym pochodne właśnie rozporządzenia ministra, które miały się pojawić, nie pojawiają się. Byłem na wielu różnych spotkaniach z Urzędem Regulacji Energetyki i nikt, jak gdyby, no pojawiały się kularowe jakieś takie daty, ale nie padł żaden konkret i do dnia dzisiejszego nic w ogóle się z tym nie dzieje. Ja mam, tutaj reprezentuję przedsiębiorcę lokalnego, ale wiem, że problem jest ogólnopolski, bo jest kilka stacji paliw gotowych do otwarcia pod igiełkę, łącznie z obsadą, obsługą. Jak pan dobrze wie, żeby w ogóle złożyć wniosek do URE o koncesję, to trzeba mieć gotową tą stację paliw. I tak naprawdę my od czerwca nie możemy tej stacji otworzyć. Generuje to koszty, ponosimy z tego tytułu. Nie inwestują. I problem nie polega na tym, że ktoś panu ma obiecać, pan może to robić. Tylko powinno się powiedzieć, tego ci nie wolno robić, bo to jest sprzeczne z ustawą, a tutaj pod takimi i takimi warunkami możesz w to inwestować. Szanowni Państwo, czy są jeszcze jakieś pytania? Ja jestem także przewodniczącym Krajowej Rady Sędziów Społecznych, no i mi leżą bardzo sprawy udziału obywatela w wymiarze sprawiedliwości. Tak się stało w ostatnim okresie, że sądy zostały ogołocone z obywateli, jeśli chodzi o kontrolę obywatelską. I jest ogromne w środowisku ławniczym oburzenie i w środowisku pewno w społeczeństwie, że są sprawy bez udziału ławników. A czym to skutkuje, to ja wiem na bieżąco, na co dzień. Wiem, jak nie ma ławnika obok sędziego, co może się wydarzyć. I no, proszę tutaj, żeby... Oczywiście będą odpowiednie pisma do Sejmowej Komisji Sprawiedliwości Praw Człowieka o zmianę tej sytuacji. Kiedyś było nas 54 tysiące, a obecnie jest 14 tysięcy. Ponadto około 1000 ławników, że tak powiem, zredukowano ze względu na wejście ustawy w maju zeszłego roku, ona wyszła. Wybory były w październiku i też tych ławników jest, podmioty są wybrani, ale nie uczestniczą w sprawach takich typowo ludzkich. To należy zmienić. Funduszami sołeckimi, generalnie za jak największą kontrolą obywatelską nad każdą sferą. Tak i tutaj widać, że w wielu krajach system wymiaru sprawiedliwości bardzo mocno na tym stoi. To jest
taki przykład obywatelskiego zaangażowania w różne sprawy. I jak najbardziej tutaj są, znaczy, ja mogę powiedzieć, że to jest taka sytuacja, w której albo coś się robi na 100%, a nie tak na 20%, bo tak te ostatnie lata to było tak trochę na 20% z różnych powodów, nie z winy samych ławników. Ale wydaje mi się, że jako Platforma Obywatelska zbyt mało aktywnie działacie, występujecie. No bo w sprawie posłanki Pieluchy kto wystąpił nawet o ukaranie jej tą karą? A wy nic. Sprawa ekshumacji. Pogrzeb prywatny jest. Ile milionów to kosztuje? Dalej działanie. Działanie w ogóle według mnie, macie sporo pieniędzy z wyborów, że się skorzystali, utworzyć jakoś, czy gazetę, czy tak dalej, bo nie widać tego. Bo to, czy Platforma uzyska w wyborach następnych pewne, to będą decydować tereny, wsie, gminy, miasta, Suwałki i tak dalej. Pierwsze spotkanie tutaj jest takie, ale przecież możecie jakoś gazetę stworzyć. Upada Agora w tej chwili, ale to nie znaczy, że... A to, co pan mówi, panie ministrze, panie premierze, no to my też słyszymy. Ale jak występujecie w Sejmie, nie w Sejmie, w telewizji słuchamy, to jakoś tak delikatnie, spokojnie i tak głosujecie nieraz tak jak PiS przez aklamację i tak dalej w wielu sprawach. Chociaż tutaj może będę jedyny. Głosowaliście niedawno za projektem ustawy Unii Europejskiej i Parlamentu odnośnie uchodźców. Jeden się wstrzymał, Siemiątkowski, tylko poseł, a tu wszyscy głosowaliście za. Trzeba jakoś, proszę? Święcicki, przepraszam. Trzeba jakoś zająć stanowisko jako partia i występować konkretnie w wielu sprawach. A wy, gabinet cieni... No to jeżeli ja chcę, żeby oni wygrali wybory, ja chcę i dlatego mówię, jak nie wrócicie do gmin, do tych, pierwsze takie spotkanie tutaj też, pani poseł, pan premier powiedział, że no trzeba to się nie zgadzacie, ale ja oczekiwałem, że wy powiecie, co wy zamierzacie w tej sprawie zrobić konkretnie, żeby to było i tak dalej. Dziękuję. No dowodem na to, że staramy się coś robić, jest nasza obecność właśnie tutaj. To jest tak, że mówimy już o tym, że to jest trzecie województwo i co dwa tygodnie, wtedy kiedy nie ma posiedzenia Sejmu, jesteśmy w różnych miejscach i to jest taka, bym powiedział, masowa akcja, bo dzisiaj 70 czy nawet więcej parlamentarzystów jest w województwie podlaskim i do końca lipca będziemy jeździli i ja, zresztą tutaj też i pan minister Czerwiński, byliśmy na każdym z tych trzech wyjazdów i dobrze wiemy, że to jest metoda, tak? Znaczy, że czy posiadanie, jak to pan powiedział, własnej gazety, no to ile dziś ludzi czyta gazety, tak? To jest nawet te największe, to jest 100 000 sprzedaży, czy 10 000 sprzedaży. Jak pan tutaj powiedział o tym, czy my występujemy łagodnie, czy nie, no nam się wydaje, że występujemy ostro, tak? Znaczy używamy słów już przez ten rok na temat rządów PiS-u, wszystkie słowa padły, tak? Ja, który każdego dnia parę razy muszę się wypowiadać o swoim następcy, też już mi brakuje ostrych określeń. Znaczy to nie jest jednak kwestia w ostrych wypowiedziach, tak? Tylko i wyłącznie. Więc odpowiedzieliśmy sobie, że po prostu trzeba straszny, przełomowy, już kompletnie wszystkim zobojętniało. Kwestia tkwi w tym, żeby rozmawiać z ludźmi, żeby pokazywać, co złego robi PiS, a robi bardzo wiele złego i pokazywać, tu zgoda z panem, oczywiście własne pomysły. I ja bym nie lekceważył kwestii gabinetu cieni, choć ta nazwa tak w Polsce brzmi średnio, lepiej brzmi w innych krajach, bo od jutro mamy w Warszawie pierwsze posiedzenie, takie organizacyjne, a od niedzieli ruszamy, każdego tygodnia będzie kilka konferencji i to nie jest ważne, że to są jakieś cienie czy jakieś osoby, tylko na tematy ważne dla ludzi. Zaczniemy od służby zdrowia w najbliższą niedzielę i będziemy
w każdym tygodniu kilka razy pokazywali, co myślimy o rządach PiS-u i jakie są nasze własne pomysły. I mam nadzieję, że to będzie się mocno przebijało, bo też Państwo wiedzą, znaczy, tak Pan mówił o mediach, no media są specyficzne, też interesują się rzeczami nie zawsze takimi, które są ważne dla ludzi, tylko sensacją, gonitwą za jakimś sensacyjnym zdarzeniem. I my, naprawdę nie brakuje nam sił, konferencji prasowych z wypowiedziami mamy kilka dziennie w różnych miejscach, no ale to mówię, nasza recepta jest taka, że trzeba jeździć, trzeba pracować. I dziękuję Pani z ostatniego rzędu, dostrzegła dzisiejszy sondaż, który pokazuje te kilka procent dla Platformy do góry. Ja uważam, że to się bierze z tego, że ruszyliśmy się, że jeździmy, że jesteśmy w Suwałkach, Sejnach, Bielsku Podlaskim, w wielu miejscowościach województwa podlaskiego, a wcześniej byliśmy też w innych, trudnych miejscach, nie tam, gdzie wygrywamy. Pan poseł Czerwiński powiedział o okręgu nowosądeckim, gdzie jeden mandat na 8 zdobył. Ja w okręgu wałbrzyskim myśmy wygrali wybory. Tak? My mamy 4 mandaty na 8, więcej niż PiS. Pod każdym względem wygraliśmy, więc zaczynamy od miejsc, gdzie jest trudniej, gdzie trzeba bardziej walczyć. I mieć swoje zdanie, bo tak mówić po to, żeby mówić, no konsekwentnie. Jaką mamy sytuację, no każdy wie, prawda? Jak sytuacja wygląda w Sejmie, w tym, no tak wyszło, nie? Jak w demokracji. Są wypadki. I teraz trzeba po prostu działać. Ale wie Pani, trzeba, jeśli Pani uprzejma jest wspomnieć o internecie, to tu każdy jest równy, tak? Każdy może mieć stronę czy profil na Facebooku. Tutaj każdy może działać, każdy może wyrażać własne zdanie i w to wierzymy, tak? Znaczy, to jest też element wielkiej aktywności obywatelskiej po prostu, niezależnie od poglądu. To znaczy, każdy tutaj, to jest inaczej niż 30 lat temu, gdzie była jedna telewizja, jedna gazeta. Dzisiaj każdy może zabierać głos. Zuzanna Drudzin, jestem reprezentantem młodego pokolenia, młodych ludzi. W związku z tym chciałabym zapytać tutaj odnośnie tego, co powiedział pan minister Czerwiński, że warto inwestować w coś, co da nam później plony. Czyli mi się wydaje, że warto inwestować w młodzież, ponieważ to właśnie my, moje pokolenie, niedługo przejmie państwa stery. Ale o czym mówię? Co Platforma Obywatelska robi, żeby właśnie zachęcić młodego człowieka do jakiegokolwiek zainteresowania, prawda, krajem, gdyż młody człowiek, moi rówieśnicy uważają, że nie ma w naszym kraju żadnych perspektyw, chcą stąd uciec. I wydaje mi się, że za mało jest rzeczy robionych w tym kierunku, by zachęcić właśnie moich rówieśników, młodych ludzi, do tego po prostu się zainteresowali też sprawami państwa, też głosowali, ponieważ my już mamy prawo głosu, a nie mamy pojęcia, na co głosować i co w ogóle robić. Dziękuję. Szkoda, że nie mogła przyjechać nasza najmłodsza posłanka Kinga Gajewska, bo lepiej by ona pewnie odpowiadała jako ktoś, kto jest bardzo bliski wiekiem pani. I rzeczywiście w Platformie mamy bardzo młodych posłów, posłanki, więc staramy się, żeby nie ci nieco starsi wymyślali jakieś rzeczy, tylko żeby pytać samych młodych, co należy zrobić. I 72,5% ludzi. Ona reprezentuje zaledwie 27,5% ludzi. To są dane z badań z natury, robione przez Instytut Statystyczny Kościoła Katolickiego od kilkudziesięciu lat, przez cały październik. I na dodatek te 27,5%, które reprezentuje pani Pilucha, one mają o wiele wyższą reprezentatywność w pokoleniu starszym niż młodszym. Jeżeli chcecie Państwo apelować do młodych, jeszcze raz powtarzam, powstrzymujcie faszyzm. Bo młodzi wyjadą po prostu. I chyba pytanie na no tak, bo faszyzm jest, nie? To wyjadą. No nie byłbym sobą, gdybym nie zapytał jako nauczyciel. Prawdę mówiąc, już chyba wszystko jest pozamiatane teraz, no, ale czy jest jakieś światełko w tunelu?
bo myślę, że w tym wypadku zmiana ustawy o systemie oświaty jest już klepnięta przez wszystkie możliwe. No, nie wiem, czy można liczyć na prezydenta, a bardziej na jego żonę, która może coś w jakiś sposób na niego wpłynąć. Natomiast chyba czeka nas rewolucja w oświacie i to jest pomysł też na przyszły klub obywatelski, który odbędzie się, mam nadzieję, niedługo na temat oświaty, ale jak teraz, jakie światełko w tunelu Państwo widzicie na dzień dzisiejszy? Co do oceny sytuacji, to chyba nie trzeba specjalnie jej opisywać, bo każdy widzi, każdy ma swoje zdanie i każdy ma jakiś kontakt ze szkołą, czy bezpośredni, no już pan jako nauczyciel to już zupełnie bezpośredni, ja jako rodzic dzieci w szkole podstawowej i pan jako dziadek i każdy tutaj na pewno, czy samorządowy, czy rodzinnie tutaj ma wiedzę i obraz. Ja mogę powiedzieć tak, że rozmawiając z rodzicami, którzy w mojej szkole nie traktują mnie wcale jako jakiegoś posła czy kogoś, tylko po prostu jak rodzic z rodzicem się rozmawia, no to w tym momencie zjednoczyli się wszyscy przeciwko tej reformie, nawet ci, którzy byli krytyczni wobec gimnazjum, bo ostatnia rzecz, której chcą dla swoich dzieci, to chaosu i niewiedzy, gdzie za rok, dwa te dzieci się będą uczyły. Więc sposób, w jaki działa minister Zalewska, też tutaj ogromne emocje wytworzył i taka determinacja, żeby to za wszelką cenę kontynuować, też jest tutaj zdumiewająca. Konsultacyjną w dialogu ze wszystkimi instytucjami, jeżeli chodzi o kwestie likwidacji gimnazjów. Pierwsza konferencja, którą Platforma Obywatelska zorganizowała w styczniu, odbyła się w Sejmie, w sali kolumnowej, na którą przyjechali przedstawiciele różnych gimnazjów w Polsce, w szczególności gimnazjum z Torunia, które ogłosiło tą akcję Ratujmy Gimnazja. Podpisano było tam setki tysięcy, ponad 250 tysięcy podpisów pod tą petycją złożono do pani minister Zalewskiej. Byli przedstawiciele świata nauki, przedstawiciele samorządów, również przedstawiciele gimnazjów, czyli samorządu uczniowskiego trzecich, drugich klas gimnazjalnych. Wysłuchiwaliśmy wszystkich argumentów, które były przedstawiane i nie było żadnego argumentu poza jednym, znaczy nie było żadnego argumentu, żeby zlikwidować gimnazja. Był jeden argument z tych wszystkich konferencji, ja w niej również uczestniczyłam, jestem żywo zainteresowana kwestią wspierania systemu oświaty, że należy wzmocnić szczebel gimnazjalny właśnie o kwestie pedagogów, bo jest to bardzo trudny okres w życiu młodego człowieka i on zawsze będzie. Czy on będzie przeniesiony do szkoły podstawowej, czy został obecnie przeniesiony i jest realizowany i on odbywa się na szczeblu gimnazjalnym, ale on zawsze będzie. I teraz jest pytanie, czy jest lepiej, jak ten trudny okres odbywa się w ośmioletniej klasie, w ośmioletniej szkole ośmioklasowej, czyli są i te małe dzieci i również jest ta tak zwana młodzież dorastająca. I czy mamy na to zabezpieczenia, program merytoryczny? Z wszystkich tych konferencji wychodził jakby jeden argument, że podeszliśmy w sensie władzy obecnej, obecna władza podeszła do tej reformy emocjonalnie. Powołujemy się często, a przecież myśmy skończyli ośmioletnie klasy podstawowe, czteroletnie licea, pięcioletnie technika i wszystko jest doskonale. No ale szanowni państwo, no nie możemy na emocjach rujnować znowu systemu oświaty. Tu trzeba rozmawiać merytorycznie. Jeżeli pani Zalewska wcześniej wypowiada się, że na dobrze przeprowadzoną reformę potrzeba kilku lat, 6-7 lat przygotowaliśmy zmianę, jak wprowadzaliśmy gimnazja, a teraz wprowadzamy coś w rok czasu, gdzie nie mamy przygotowanej podstawy programowej, czyli tak naprawdę tego fundamentu, tego, co jest najważniejsze w edukacji dzieci i młodzieży. My robimy reformę, we wtorek będziemy procedować nad
projektem ustawy oświatowej w naszym kraju, a nie mamy podstawy programowej. I nie będziemy jej mieli w przyszłym tygodniu. To dla mnie jest w ogóle niewyobrażalne, naprawdę. Ja również kierowałam placówką oświatową, chociaż bardzo specyficzną, bo Młodzieżowy Dom Kultury był placówką oświatową i wiem, jakie już wtedy też były problemy, bo nigdy nie było jakby możliwości ułożenia programów dla takich placówek. Ale naprawdę to, co teraz się dzieje, to, co się dzieje również w samorządach, to jest wielki chaos i niepokój. Ja się bardzo niestety zmartwiłam, że ta reakcja na tą reformę społeczna, taka bym powiedziała protestująca wprost, odbyła się późno. Że wcześniej nauczyciele również Związek Nauczycielstwa Polskiego trochę zachowywał się asekuracyjnie, nie od początku nie negując tej reformy. Teraz samorządy się również odezwały, bo jak przygotowują się już w takim tempie, mają przygotować się do tej reformy, widzą, że nie mają w szczególności te samorządy w gminach, w powiatach, gdzie się kończy edukacja na gimnazjum, że te gimnazja zostały w szczególności w środowiskach wiejskich wybudowane za środki unijne. Tam musi być kontynuacja projektowa. Grozi im zwrot pieniędzy do Unii, jeżeli te szkoły nie będą dalej funkcjonowały. Nie ma pomysłu. Wiele gimnazjów nie będzie zagospodarowanych w środowiskach wiejskich. Wiele szkół podstawowych, ośmioklasowych nie da rady pomieścić się w obiektach szkół podstawowych obecnych. To wszystko będzie na zasadach oddziałów różnych działało. I nie jest prawdą, że nauczyciele nie będą zwalniani. Nie ma możliwości w tym systemie, który jest zaproponowany przy tych zmianach, żeby wszyscy nauczyciele dostali zatrudnienie. Na pewno tak się nie stanie, zresztą to szybko również nam rzeczywistość zweryfikuje. Także samorządy zostały postawione bardzo w trudnej sytuacji. To się również będzie odbywało z dużymi odszkodowaniami, wypłatami odpraw dla nauczycieli, którzy stracą pracę w gimnazjum, bo trzeba będzie im przecież wypłacić kolejne miliardy złotych. Szanowni Państwo, naprawdę jesteśmy tutaj bardzo zaniepokojeni, skąd te miliardy będą pochodzili. Bo ja zawsze zadaję pytanie, jeżeli coś zmieniamy, czy nasze państwo, nasz kraj, tak jak i my, na swoim najbliższym otoczeniu, podwórku i domu, zadajemy pytanie, czy nas na jakąś zmianę, zakup czegoś stać? Jeżeli tak, to skąd będą te pieniądze? Mogliście być dzisiaj tutaj z nami. Myślę, że spotkamy się w tym czy w innym zestawieniu najszybciej, jak to będzie możliwe. Być może wiele cennych informacji i odpowiedzi na pytania, które dzisiaj padły, znajdzie wtedy właśnie miejsce i te odpowiedzi zostaną udzielone. Pewne informacje będziemy mogli zweryfikować. Serdecznie dziękuję Państwu, że przyjechaliście do nas, bo to nie była krótka droga. Dziękuję również serdecznie Państwu i jeżeli będzie taka inicjatywa, żebyśmy się spotkali w tej konwencji podlaskiego, obywatelskiego, będziemy o tym Państwa informować. Dziękuję Państwu serdecznie. Jako gospodarz w imieniu moich kolegów bardzo serdecznie chciałam przede wszystkim jeszcze raz podziękować za przybycie, za ten głos w dyskusji, za te sugestie i nawet za ten głos, który jest czasami skrajnie odmienny od naszego. Bardzo za to Państwu dziękujemy i do zobaczenia.